Nie wszyscy lubią szkolne zjazdy po latach. My jednak prezentujemy Państwu krótką migawkę ze spotkania, jakie odbyło się 24 września w Olsztyńskim Liceum. W sobotę 24 września w Liceum Ogólnokształcącym odbył się zjazd absolwentów 69. rocznika maturalnego. Spotkanie odbyło się w szkolnej kawiarence, gdzie wszystkich zebranych lampką szampana serdecznie powitał inicjator pomysłu. Dawni uczniowie przyjechali z różnych zakątków Polski, aby po kilkunastu latach ponownie zasiąść w szkolnych ławkach. Dyrektor szkoły, pan Feliks Matuk, opowiedział historię Olsztyńskiego Liceum od czasów, gdy oni opuścili jego mury. Sympatycznym momentem było wręczenie kwiatów dawnym profesorom. Po uroczystym powitaniu absolwenci udali się do swojej dawnej klasy. Tam wychowawca, pan Stanisław Kintrowicz, sprawdził listę obecności, po czym każdy z przybyłych opowiedział, jak potoczyły się jego losy. O godzinie 15 wszyscy udali się na obiad do restauracji Parkowa, by dalej wspominać wesołe czasy szkolne po 25 latach. Wczoraj, żeby poprawić tę ocenę, to był zupełnie innej miary problem. Czy uwaga w dzienniku? Na pewno się to przeżywało. No jedni przeżywali, inni nie. To widać z dziennika, ile uwag się powtarza pod adresem niektórych osób. Potem Dziarów. Jestem. Karzowska. Nie ma. Odpowiedziała, że z braku czasu. Nie ma. Grajewski, tak. Gregorasz. Obecna. 10. Jarachnowicz. Jestem. Tak. A kto?